Muszynka. Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, wzniesiona w wieku XVIII w konstrukcji zrębowej. Obecnie filialny kościół rzymskokatolicki. Można odnieść wrażenie, że moja obecna podróż jest monotematyczna i bazuje głównie na odwiedzaniu miejsc sakralnych. Już wam tłumaczę, z czego to wynika. Największym szlakiem turystycznym w województwie małopolskim jest szlak architektury drewnianej, którego lwią część stanowią kościoły i cerkwie. We wsiach, w których się pojawiam, to głównie one są atrakcją. Bardzo rzadko zdarza się coś jeszcze. Zazwyczaj poza kościołem, dzwonnicą, cmentarzem i kilkoma kapliczkami niczego innego nie ma. Brutalna rzeczywistość. Nie chciałbym wam pokazywać domów, gospodarstw. Odskocznią od tej monotonności, dla mnie bardzo przyjemnej, są wizyty w miastach. Tam dopiero mam możliwość pokazania wam coś więcej. Rynki, ratusze, kamienice, dworce kolejowe, autobusowe, parki miejskie, fontanny, rzeźby, pomniki itd., itd. Można wymieniać w nieskończoność. Czasami pojawiają się komentarze traktujące o tym, że moje filmy są nudne. Słusznie są, a wynika to głównie z tego, że operuję fatalnym sprzętem. Muszę się zmieścić w klatce 64 GB przestrzeni dyskowej. Daje mi to szansę stworzenia odcinka liczącego sobie, powiedzmy, 80 minut. Z tych 80 minut, powiedzmy jakieś 30, pochłania prezentacja zdjęć. I ją zawsze będę umieszczał, bez względu na wszystko. Jako takie podsumowanie mojej wizyty w danej miejscowości. Jak w ciągu 60 minut mam zrelacjonować wydarzenia z całego tygodnia? No to jest kłopotliwe. I dopóki nie kupię nowego laptopa, tak to chyba będzie wyglądało. Najpierw odłożę sobie na śpiwór. Ten, który noszę, waży ponad 2,5 kg. Wyniszcza mój kręgosłup. To głównie za jego sprawką szybko tracę siły. W skali całego miesiąca ograniczyłem się do dwóch wydatków. Do opłaty abonamentowej oraz do zakupu 5 bułek. Tak, w ciągu miesiąca mogę kupić nie więcej niż 5 bułek. Za łączną kwotę złoty 45. Gdybym nie musiał, to nawet i tego bym nie kupował. Ale muszę. Lepiej wydać złoty 50 zł, niż stracić 5 zł. Najpierw zrobię przerwę. Na liczniku 14.370. Godzina niemalże 13. O, jest cień. Krynica Zdrój. Od razu biorę się za szukanie noclegu. Nie ma to tamto. Mam do wykorzystania nieco ponad 10 km. Naszukałem się miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać i znalazłem. Rzutem na taśmę był to ostatni punkt, ostatnia osoba, do której mogłem się zgłosić. Udało się. Decyzja zostaje. Chciałbym pospacerować po Krynicy. Tym bardziej, że część miasta jest idealnie oświetlona. Miałbym piękne zdjęcia. Problem polega na tym, że do centrum mam jakieś 1,5–2 km w jedną stronę i z powrotem. Nie, to zostawię sobie na jutro. Tym bardziej, że i tak tamtędy będę przechodził. Cześć.
Lecę z tematem. Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem opieki Najświętszej Marii Panny, wybudowana w latach 1887-1888. Obecnie kościół parafialny. Szybciutko wdrapię się na szczyt, zrobię kilka zdjęć, rzucę hasło, wracam, odbieram rzeczy, przechodzę przez Krynicę i pędzę dalej. Na górze wybudowano jedną z największych i najciekawszych wież widokowych w Polsce. Wejście jest odpłatne. Wysoka. Bardzo wysoka. Na dół. Postanowiłem pościgać się z kolejką linową, a moim przeciwnikiem jest tamta ławka krzesełkowa. Dobra, patrz przed siebie, bo się zaraz przewrócisz, pogubisz zęby i na co ci to? Park Słotwiński. Interesują mnie tutaj trzy obiekty. Obiekt numer 2, pijalnia Słotwinka. Jest to najstarszy budynek w Krynicy Zdrój, wybudowany w roku 1806. Perełka. W jednym z tutejszych parków stoi przepiękny pomnik poświęcony obrońcom, zwycięzcom. W centrum miasta wznosi się kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nowe łazienki mineralne. W tamtej części znajduje się Muzeum Zabawek. Tym. Fontanna multimedialna. Pozmieniało się. Od mojej ostatniej wizyty sprzed około 2 lat. Wtedy było świetnie i dzisiaj jest perfekcyjnie. Po drugiej stronie znajduje się kilka bardzo interesujących, fotogenicznych budynków, zabytkowych willi i tym podobne. Moja wizyta w tym mieście właśnie dobiegła końca. Zbliża się godzina 13, na liczniku niecałe 8 km, wypadałoby coś z tym zrobić. Oczywiście umknęło mi kilkadziesiąt ciekawych, interesujących, nietypowych, nietuzinkowych miejsc, obiektów i tak dalej. Trudno. Wizyta w Krynicy Zdroju to nie jest przygoda na jeden dzień. Wielkie dzięki! Trafiły mi się krzaczki pełne jeżyn. Wielkich, dorodnych, soczystych, rozpływających się w ustach czarnolicych owoców. Zrzucam plecak i biorę się do jedzenia.
Zobaczcie, ile... Co to? Ile skarbów. Nawet nie są zakurzone. Wszystkie czyste. Ej, panie! Panie podróżnik! Co tam za oknem? Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, wybudowana w wieku XVIII lub XIX. Obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Była mochnaczka niżna, a będzie... Co tam będzie? Mochnaczka wyżna. Czyrna. Zaczęło wiać, zrobiło się chłodniej. Wypadałoby się w coś ubrać. Dawna cerkiew grecko-katolicka wybudowana w latach 1893-1894. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Tuż obok postawiono kamienną dzwonnicę. Obsługa jest manualna i najwidoczniej to właśnie ten wydaje najwięcej dźwięków. Cześć! Gdzie pędzisz? Jazda na pole? Czyżbyś się zerwała z łańcucha? Komu to zgłosić? I dlaczego idziesz w złym kierunku? Dawaj w drugą stronę, tam gdzie ja. A może też podróżuję po kraju? Domyślam się, że chyba trafi do swojego gospodarstwa. Codziennie jest odprowadzana na pastwisko, więc nie powinna mieć z tym kłopotu. Jaka kulturalna, dobrze wychowana, idzie brzegiem drogi. Okej, zostawię ją w spokoju. Sprawia wrażenie takiej, która wie, co robi. Piorunka. Tutaj zatrzymam się na noc. Co kilka minut otrzymuję komunikat, ostrzeżenie o tym, iż noc zapowiada się deszczowo. Mają spaść obfite deszcze. Warto byłoby mieć jakiś dach nad głową. Thank you.
Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana, wybudowana w roku 1798. Na chwilę obecną pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Berest. Chmur deszczowych w ogóle nie ubywa. Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana z roku 1842. Obecnie pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. O tobie też nie zapomniałem. Dzwonnica kościelna. Sklep spożywczy Skrzacik. Zapraszamy. Polany. Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z roku 1820. Obecnie kościół rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem. Przestało padać. Fajnie. Florynka. Wizyta w tej miejscowości jest nadprogramowa. Muszę pokonać taki łuk, żeby dostać się do kolejnego punktu. A nie ma żadnej drogi na skróty. Jeżeli jest, to takowej nie znalazłem. Dziwne. Niby spałem 9 godzin. Tak naprawdę pewnie z 6. Trzy kolejne się wierciłem. Zjadłem pożywne śniadanie. Jajecznicę. Godzinę temu wtrąbiłem 3 jabłka. A czuję się tak, jak jakbym miał cały dzień za sobą. Zmęczony, wypruty z emocji, pozbawiony sił, apatyczny. Nie wiem dlaczego. Nie uprzyjemnia mi to marszu. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Sytuację uratowałaby tabliczka czekolady. Lubicie ciekawostki? Oto jedna z nich. Właściciel tej posesji celowo wyciął to okienko, aby każdy z nas mógł zobaczyć kapliczkę, jaką postawił na swoim ogrodzie. Super. Brunary. Na razie stołuję się na samych owocach. Kolejne jabłka. Pół godziny temu zjadłem 3 śliwki. I dobrze, i źle. Poskubałbym trochę chleba. Krótka przerwa. Nie wiem, 15 minut. Niech te moje stopy trochę pooddychają. Załatwiłem jogurt owocowy oraz
trochę pieczywa. Świetnie. Mój obiad. Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z roku 1797. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Cerkiew czynna w sezonie maj-październik, środa 9.17, czwartek 9.18, piątek 9.18, sobota 9.18, niedziela i święta 12.17. Właśnie doczytałem, że kościół, który przed chwilą wam pokazywałem, w 2013 roku został umieszczony na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Super! A tymczasem dotarłem do kolejnej wsi. Mogę przejść. Śnietnica. Czarna. Ja tu tylko przyszedłem po to, aby... Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Dymitra, wybudowana 100 lat po roku 1664. Obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Co za pech! Wszystkie zdjęcia, jakie dzisiaj zrobiłem, wykonałem pod słońce. Każda jedna cerkiew jest ciemna, czarna, jedna wielka plama. Chodź, pomogę ci. Jak masz zginąć, o, trzymaj się. Naoglądałem się ślimaczych trupów. Każdego dnia mijam ich tysiące. Jednego mniej. Trupa mniej. Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Dymitra, wybudowana 30 lat po roku 1725. W chwili obecnej wewnątrz świątyni trwają prace konserwatorskie. Thank you.
kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. W drogę. Cześć kolego. Banica. Może być. Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana powstała w połowie XVIII wieku. Obecnie kościół rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem. Główne wejście prowadzi przez dzwonnicę. Spróbuję pokazać wam wszystkie dzwony. Największy, średni i dwa małe. Skończyło się spacerowanie miękkim, gładkim, szerokim asfaltem. Dobra. W górę. Nie jest tak źle. Spodziewałem się gorszej jakościowo trasy, a ta jest całkiem przyjemna. Ktoś już dzisiaj tędy przechodził. Jakieś dwunożne stworzenie, okute w buty. Podobnie jak ja, kilka razy się poślizgnął. Nie wiem jak w przypadku tej drugiej osoby, ale ja póki co nie upadłem na plecy ani na twarz, więc troszeczkę szczęścia mi dopisuje. Muszę być ostrożny przy schodzeniu. Zdaje się, że za kilka minut powinienem dotrzeć do utwardzonej drogi. No ładnie. Muszę dostać się na drugi brzeg. O. Kolejny wędrownik. Fajne miejsce na skrzyżowanie naszych szlaków. Tędy nie przejdę. Tam sytuacja wygląda podobnie. Kolega bez większych trudności przedostał się na drugi brzeg. Wykorzystał kijki trekkingowe. No dobra. W takim razie ja wykorzystam te kije, jakie tutaj leżą. Pokombinuję i coś się znajdzie. Chociaż ta kłoda i pozostałe gałęzie nie są zakotwiczone i nie zapewniają żadnej stabilizacji, to przy pomocy tych dwóch kijków jakoś po nich przeszedłem i dostałem się na drugi brzeg. Gdyby poziom rzeki był nieco wyższy, a nurt żwawszy, to najpewniej musiałbym przechodzić boso po zatopionych kamieniach. Rozpoczął się sezon zbierania grzybów. Wczoraj zastałem księdza proboszcza w kuchni, kiedy to marynował grzybki, jakie zebrał w ciągu dnia. 3 wiadra prawdziwków. Dużych, małych, a co najważniejsze, każdy jeden był zdrowy. Oj, zazdrością słuchałem tych opowieści. Uwielbiam spacerowanie po lesie z wiaderkiem i nożykiem. O tak. Ale nie wiem, czy jeszcze będę miał okazję na tego typu przyjemności. Może po drodze znajdę za 2 jakieś fajne okazy. Proszę bardzo. Przykład dzisiejszych zbiorów. Piękne, dorodne prawdziwki. I chyba nic więcej. Są jakieś kozaki? Nie. Ten jest największy z tego, co widzę. Znalazłem takiego na 4 kg, ale co z tego się nie da ruszyć, nie da się wziąć.
Muszę na dziko zejść do szlaku. GPS poprowadzi mnie troszeczkę za daleko. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znalazłem swojego pierwszego prawdziwka w tym roku. No, odsłoń się troszkę. Tuż obok wyrastają dwa kolejne. Pierwszy i drugi. Te zostawię w spokoju. Jeszcze jeden. Ze 100 metrów dalej. Jest taki. Już pan posegregował? To znaczy te trzech są już tak przebrane. Przebrane. Tu są same czapki. Takie. No, albo takie dojrzalsze, większe, dorodniejsze. Czyli te jeszcze zostały do przebrania. Żeby nie nieść... Nie, bo jest tu dużo robaczywych. Pierwszy raz, żeśmy zanieśli dwie reklamówki do domu, to... 2/3 do wyrzucenia było. Ostrożnie. Nie chciałbym się utopić w tym błocie. Łącznie znalazłem 7 prawdziwków. Z czego 4 były dojrzałe, a 3 były podrostkami. Robki. Wysowa, godzina 45 minut. Jeszcze? Jestem głodny. Kilka godzin temu na śniadanie zjadłem 1,5 jabłka. Nareszcie. Jakaś ławka i ława. Od godziny czegoś szukałem. Dodatkowo zaczyna się asfalt. I będę miał z górki. No nic. Nie ma chleba. Są parówki. I jest woda. Przydałby mi się ketchup. Bardzo by mi się przydał ketchup. Ale skoro go nie mam, to końcówkę ostatniej parówki przyprawię sobie tym. O! Jeszcze trochę nabiorę. No, teraz smakuje o wiele lepiej. Trzeba sobie jakoś radzić. Czy jest tutaj coś, co mógłbym jeszcze zjeść? Nikt nie zostawił banana? Jabłka? Czekolady? Pizzy? Ciasta? Niczego? Jak tak można? Tyle miejsca. Jakiś rosołek schabowy. Dawniej cerkiew grecko-katolicka, a obecnie prawosławna, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z roku 1779. Postanowiłem iść do kolejnej wsi, do której i tak miałem zamiar dzisiaj zajrzeć. Jako że czeka mnie droga powrotna, to dopiero jutro porozglądam się po tutejszym parku zdrojowym. Innymi słowy, nic straconego. Artystyczna dekoracja. Poniżej jest o wiele fajniejsza. Podejdę bliżej. Wysowa. Okej. Udokumentowane. Blechnarka. Co my tu mamy? Cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana z roku 1801. Thank you.
zrzemnąłem się na tarasie w tak zwanej krypcie. O, co się nasłuchałem wycia jeleni. O rany. Do tego rano aktywował się okoliczny kogut. Nadawał przez całą godzinę. Nie wiem, co go tam napadło. W każdym razie na drogę otrzymałem paczkę z prezentami. Co mi się tam trafiło? Woda mineralna. Zawsze mile widziana. Zwłaszcza w upalne dni. Chusteczki higieniczne. Przydadzą się. O! Czekolada gorzka. Źródło energii. Niestety do takiego źródła mam ograniczony dostęp. O, proszę, kawałek ciasta nadziewanego różnymi specjałami. Zaraz musi zniknąć. Nie chciałbym, żeby się rozleciało. Kanapeczka. Taka ratunkowa. I ostatni prezencik. O, wychodź. Uśmiechnięty banan. Dojrzały. Plan parku zdrojowego. Co mnie interesuje? To już widziałem. Skupię się na źródełkach, fontannie, tego typu obiektach. Muszli koncertowej. Jakoś się szybko tędy przebiegnę. Dojdę do basenu. Takie cuda. Tuż obok znajduje się pijalnia wód mineralnych. Jak wygląda wystrój pijalni? Świetnie. Klimatycznie. Główna ścieżka jest prosta. Natomiast pozostałe wiją się niczym węże. Skręcają we wszystkie strony świata. Krzyżują się pod różnymi kątami. Nie ma tutaj żadnych tłumów. Od czasu do czasu minę się z parą emerytów i to wszystko. Basen, basen, basenik, z którego nikt nie korzysta. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej, wybudowany w latach 1936-1938. Hańczowa. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem opieki Bogu Rodzicy, wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku. Póki co zwiedzanie jest niemożliwe. Idę spokojnym, spacerowym krokiem w kierunku kolejnej miejscowości, gdy nagle, znienacka, zupełnie niespodziewanie, w mojej głowie zakwitła myśl. A gdyby tak teraz, z takim kilkugodzinnym wyprzedzeniem, spróbować zorganizować sobie jakieś miejsce do spania. Wyciągnąłem telefon. Po 2 minutach znalazłem numer telefonu do pewnej osoby. Zadzwoniłem i po krótkiej rozmowie, która trwała nie dłużej niż 4 minuty, wszystko jest załatwione. Nie wiem, jak mi się to udaje. Po prostu mówię, jak jest, czym się zajmuję, czego potrzebuję. O, już nie mogę doczekać się zimy. Mam nadzieję, że będzie długa, sroga, śnieżna i mroźna. Będzie taka, o rany, oby dała mi porządnie w kość, żeby mi poszło w pięty, w zdrową i kontuzjowaną, tak żebym każdego dnia myślał o tym, żeby rzucić to wszystko w cholerę. Taka zima mnie zahartuje, ukształtuje charakter mojej dalszej podróży. Oj, będzie niczym dłuto. Uście Gorlickie.
Kolejny, bardziej współczesny kościół. Korci mnie, aby zapytać się księdza proboszcza o możliwość wejścia na wieżę kościelną. Super, następna cerkiew do kolekcji. Cerkiew grecko-katolicka z roku 1786. O, informacja dla zainteresowanych. Cerkiew czynna. Piątek 9.18, sobota 9.18, niedziela 12.17. Proszę dzwonić. Zajrzę jeszcze na dwa cmentarze i pędzę dalej. Na terenie cmentarza znajduje się kilka, a może nawet kilkanaście zabytkowych nagrobków. Przykładowo ten pochodzi z roku 1889. Jednym z najciekawszych i nietypowych tematycznych szlaków turystycznych w Małopolsce jest szlak cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. Tutaj cmentarz wojskowy numer 57. Piękny jak zawsze. Pół godziny temu dostałem taki zastrzyk energii, że mnie roznosi. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie, gdzie zawędrowałem? Kwiatoń. Czuję się doskonale. Nic mnie nie boli. Nie jestem głodny. Chociaż nie za wiele zjadłem. Przechodź, przechodź. ...27 km, 18.18. Ukoronowaniem dnia jest cerkiew z drugiej połowy XVII wieku. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Co ciekawe, jakiś czas temu została umieszczona na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz prezentuje się wyśmienicie. Zwiedzanie tej cerkwi jest jak najbardziej możliwe. Osoba, która się nią opiekuje, przewodnik, mieszka tutaj, tuż obok. Sympatyczny pan. Kolejny fantastyczny dzień za mną. Noc spędzę tutaj, w świetlicy wiejskiej. Thank you.
Lecę z tematem. Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana z roku 1837. Jeżeli macie ochotę zajrzeć do środka, śmiało zapraszam. Wejście jest nieodpłatne. Regietów. Jestem cały mokry. Powód jest niebanalny. Przed chwilą zjadłem cały półkilogramowy bochenek chleba. Na sucho. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Znajdujący się na rotundzie na wysokości 771 metrów nad poziomem morza. Wejście na teren cmentarza nie stanowi żadnego problemu. Furtka nie jest zabezpieczona żadną kłódką. Studencka baza namiotowa. Ciekawe miejsce. Dotarłem do kolejnego cmentarza. Cmentarza wojennego Regietów Wyżny. Numer 48. Tutaj również można wejść. I pod słońce. Schowałem się w cieniu, więc i obraz powinien być wyraźniejszy. Przyglądam się tym dwóm kamiennym formacjom, które sprawiają wrażenie dwóch tronów. Siedzisko jest, oparcie na plecy jest, podłokietniki są. Zgadnijcie, gdzie się pojawiłem? Tak, przy kolejnym cmentarzu. W ten sposób. Cóż to takiego? Malowniczo usytuowana kaplica z dzwonem. Gdzie wy wszyscy idziecie? Przygoda ze szlakiem niebieskim i czerwonym. Nie wyglądają źle. Spoko. 3 godziny, 4 i powinienem dojść do kolejnej wsi. Trafił się łagodniejszy odcinek. Właśnie na takich odpoczywam. Kilkaset metrów wcześniej było całkiem strome podejście. Tyle dobrego, że ścieżka jest fajna. Nie ma żadnych kamieni. Trochę korzeni, ale korzenie są tak bardzo kłopotliwe. Wdrapałem się na szczyt. Nie ma czasu, żeby posiedzieć. Wysowej już byłem. W Koniecznej zaraz się pojawię. Za 2 godziny się pojawię. Beskid Niski. Jaworzyna Konieczniańska. 881 metrów nad poziomem morza. Czy przydadzą mi się używane, porzucone bespańskie skarpetki? Mam 5 sztuk. Nie, zostawię je. Może na tej kłodzie siedzi
kilkanaście jaszczurek. Najmłodszego pokolenia dwie, jedna, pięć czy nawet sześć, tam dwie kolejne. Trzy porzucone kijki służące jako podpórki nie przydadzą mi się. Jakoś nie mogę się przekonać do tej formy spacerowania. Podobno jest łatwiej, przyjemniej, szybciej, wygodniej. No ale nie wiem. Kijki trekkingowe? Coraz bardziej podoba mi się ten szlak. Jest różnorodny, a przez to ciekawszy, przyjemniejszy. I kto wie, co mnie spotka tuż za zakrętem. Przez ostatnie dwie godziny nikogo tutaj nie spotkałem. Dziwne. Taka fajna trasa. O, widzisz. Jaki piękny. O, jeszcze jeden malutki tutaj wyrasta. Ale mnie zainteresował ten. No pokaż się. Nie ma się czego wstydzić. Ładnie wyglądasz. I chyba nawet cię zostawię w spokoju. O. Z jednym grzybem za wiele nie zrobię. Ale gdybym do kolekcji dorzucił kolejne. Tego. Porozglądałbym się po okolicy. Może znalazłbym jeszcze z kilka sztuk. Miałbym walutę, którą mógłbym wymienić na chleb. Dobra, zbiorę je. Ale mi się trafił okaz. Jeden, dwa, zaraz zbiorę całą reklamówkę. Ostatni cmentarz, jaki dzisiaj wam pokażę. Cmentarz wojenny numer 46. Konieczna Beskidek. Oto na co udało mi się wymienić zrywkę grzybów. 1,5 litra krowiego mleka, świeżutkiego, jeszcze ciepłego, pyszności i bochenek chleba.
zaczynamy nowy dzień. Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Bazylego Wielkiego, wybudowana w latach 1903-1905. Naprzeciwko postawiono dzwonnicę kościelną. A tuż obok... znajduje się kolejny cmentarz wojenny. Byłem w Koniecznej, a będę w Zdyni. Cerkiew pod wezwaniem opieki Bogu Rodzicy z XVIII wieku. Szkoda, że ktoś tutaj zaparkował. Cmentarz wojskowy numer 52. O wiele mniejszy niż te, które widziałem wczoraj. Cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z roku 1818. No, dzisiaj będę bardzo, bardzo oszczędny w słowach z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo późno wystartowałem, a po drugie, kończy mi się miejsce na dysku, a mam jeszcze do pokazania 2 dni. Fatalnie. Żeby nie być gołosłownym, godzina 14, a ja nawet nie mam na liczniku 11 km. A powinno być około 17-18 w tej chwili. Także jestem w plecy jakieś 120 minut marszu. Kolejny cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Czy tam jest jakaś furtka? Żadnej nie widzę. O, chyba jest wejście. Ten ukrywa się pod numerem 56. I tak, można tutaj wejść. Był smerekowiec. Będzie Gładyszów. Gdzie teraz? Co teraz? Już wam pokazuję. To będzie zaskoczenie. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej o numerze 55. Nie martwcie się. Będą następne. O, rany. Jedną z charakterystycznych cech tych cmentarzy są monumentalne pomniki. Pokażę wam kawałek ojczyzny. Cerkiew pod wezwaniem Wniebowzięcia Pańskiego, wybudowana w latach 1938-1939 przez huculskich cieśli. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela z roku 1857. A naprzeciwko pręży się drewniana dzwonnica. Następny element cmentarnej układanki namierzyłem gdzieś tam. Problem polega na tym, że nie doszukałem się żadnej ścieżki, która by mnie doprowadziła. Ostatni cmentarz. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, numer 62. Nie ma świetlicy wiejskiej. Nie ma remizy, nie ma plebanii, nie ma klubu sportowego, podobno nie ma żadnej ambony, nie ma niczego. W takim razie gdzie będę spał?
Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Budowę rozpoczęto w roku 1924. A tam za drzewem ukrywa się dzwonnica kościelna. Dzień. Dzień, godzina 8. Niebo jest zachmurzone. Przed chwilą obficie padało. Tuż przy świątyni zlokalizowany jest następny cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Calutki czerwony szlak jest zabłocony. Już jedną nogą wpadłem. Jakąś zapadlinę. Jedna gleba zaliczona. Oby nie przydarzyła mi się druga w tym miejscu. Tam dalej na błocie w krzaki mogę lecieć, ale nie tutaj. Godzina 9:30. A ja jestem zmordowany, zmęczony, senny i głodny. Jestem zupełnie wypruty z emocji, ze wszystkiego. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem opieki Bogu Rodzicy z XVIII wieku. Najciekawsze zdjęcia zrobicie z przyległego cmentarza, na którym znajdziecie kilkanaście interesujących nagrobków. Wystarczyła jedna przerwa śniadaniowa. Wystarczył jeden gest, żeby postawić mnie na równe nogi. Przez godzinę szukałem jakiejś wiaty, zadoszonego miejsca, w którym mógłbym coś spożyć. Niczego takiego nie znalazłem. Na chwilę przed wejściem w las, po lewej stronie szlaku turystycznego, stała dopiero co rozpoczęta budowa. Wzniesiono mury, położono pierwsze deski i pomimo braku dachu zdecydowałem się tam zatrzymać. No, nie miałem innego wyboru. Rozłożyłem graty, posmarowałem chleb konserwą i w momencie, kiedy jadłem ostatnią kromkę, usłyszałem warkot silnika. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, a to oznaczało jedno. Właśnie przyjechali właściciele. A ja, intruz, siedzę w środku, niczym król, i zajadam się specjałami. No nic, stwierdziłem, dojem to wszystko. Wstałem, otrzepałem się, poprawiłem wyraz twarzy, obróciłem się na pięcie i zaczynam przedstawienie. Dzień dobry, na imię mam Sebastian, podróżuję po Polsce. Przepraszam, że bez Państwa wiedzy skorzystałem z tego przybytku, ale przez ostatnią godzinę szukałem jakiegoś schronienia, miejsca, gdzie mógłbym się na chwilkę zatrzymać. Niczego takiego nie znalazłem. Za chwilkę wchodzę w lasy i pewnie tam tego typu miejsca na pewno nie będzie. Zakręciłem się. Dobra, skracam. Mam nadzieję, że Państwo nie obrazicie się z tego powodu. Nie, proszę śmiało tam dokończyć śniadanie, co Pan tam robi. Nic się nie dzieje wielkiego. Fajnie, zacząłem się pakować. Zarzuciłem plecak i już miałem iść dalej, kiedy właściciel podszedł i zaproponował mi gorącą herbatę. Skorzystałem z tego zaproszenia. Okazało się, że właściciel wraz ze swoją żoną mają drugą chatkę, taki punkt wypadowy, rekreacyjny, taką swoją oazę spokoju, nieco niżej. Zostałem poczęstowany wcześniej wspomnianą herbatą oraz ciastem. Nasza rozmowa trwała około 15-20 minut. Podziękowałem za gościnę.
Jeszcze raz przeprosiłem za wtargnięcie i z uśmiechem na twarzy wybrałem się w dalszą drogę. Mam do was pytanie. Co was bardziej interesuje? Obiekty, które mam okazję zobaczyć, czyli póki co cerkwie, cmentarze, czy jednak wolicie, abym snuł opowieści o tym, co się dzieje? Tak jak przed chwilą. Takie epizody. Nie jestem w stanie połączyć tych dwóch rzeczy. Przynajmniej nie na razie. Wymienię lapka, to wtedy będę mógł upychać wszystko. O, rany. Tak. Hej. Proszę mi powiedzieć, dojdę tędy? Do celu, czy nie dojdę? Dojdę? Musi się zastanowić. Dzwonnica kościelna, w której podwieszono aż 5 dzwonów, co jest raczej nietypowe. Następna cerkiew. Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Od dłuższego czasu nie jest użytkowana, stała się obiektem muzealnym. Wielce szanowni państwo, proszę tak łatwo nie rezygnować. Cerkiew jest warta obejrzenia. Proszę mnie znaleźć na plebanii lub w pasiece. Z wielkim pozdrowieniem, ksiądz Mirosław. Nieco za kościołem znajduje się kolejny wojenny cmentarz. Parę minut drogi. Tragedia. Ścieżka zarośnięta jest chaszczami. Wszędzie pełno kolców. Nie będę ryzykował rozdarcia materiału na spodniach przeciwdeszczowych. O nie, trudno. Brakuje mi, no nie wiem, 10 metrów. I znalazłem się na cmentarzu. To jest chyba jedyne wejście. Bartne. Cześć. Bodaki. Cześć. Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Dymitra z roku 1902. Jeżeli macie ochotę zajrzeć do środka, śmiało zapraszam, jest to możliwe. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Dymitra, postawiona w roku 1932 jako tak zwana czasownia. Kaplica. Ropica górna. Z daleka cię widziałem. Nie myśl sobie, że się ukryjesz. Już do ciebie pędzę. Cmentarz wojenny numer 68. Na cmentarzu pochowano żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz rosyjskiej. Drewniana cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, wybudowana po roku 1800. Obecnie kościół rzymskokatolicki.